gdzie to, co stworzył Sienkiewicz, jest eposem o takiej samej, powiedziałbym, skali uogólnienia i jednocześnie artyzmu, jaką ma Iliada Homera, jaką ma Pan Tadeusz Mickiewicza. Ktoś może powiedzieć, no przecież postać Zosi, Pana Tadeusza, sędziego, no też są uproszczone, czy ten Soplica, no też to nie jest postać z Dostojewskiego, prawda? A oczywiście wszyscy bohaterowie Homera, no też są właściwie dość dwuwymiarowi, no tam co prawda są jakieś próby pogłębienia tych postaci, ale w porównaniu właśnie znowu z tą głębią, no nie wiem, Ibsena, że nawiąże do epoki Sienkiewicza, prawda, to wszystko jest jakieś takie uproszczone. Otóż to jest cecha największej epiki, takiej, w której odnajdujemy wzór świata. Jeżeli zapominamy o tradycjach pogańskich, to dlatego, że przez 1000 lat narosła nasza kultura przede wszystkim jednak wokół tego, co przyniósł chrzest. Nie mówię tego po to, żeby zapomnieć teraz o tym, co było przedtem, ale mówię o tym, żeby domagać się od każdego, kto czuje się Polakiem, kto jest poganinem Polakiem, kto jest Polakiem innego wyznania, szacunku dla chrześcijaństwa, bo nie można być Polakiem i nie szanować chrześcijaństwa.